What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 5. Jako Virgil, trzeci odcinek. Miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie mi o niebo lepiej niż przy poprzednim nich dwóch misjach i poprzednim odcinku, bo trochę tam zardzewiałem niestety. Zobaczmy, jak mi pójdzie w tej. Nie, tu mam chyba przyjdzie zawalczyć w kolejnej misji z tym wielkim demonicznym klocem. Co w sumie też jest interesujące. Kurde! Jezu, zaś tego nie wyłączyłem! Dobra. No, nie poszło tak jak chciałem, ale jest o niebo lepiej. Przynajmniej kombosy w miarę zapamiętałem, jak się wykonuje. Już dobra, trudno. W tej misji to jeszcze zostawimy te dźwięki. Teksty, które gadają inne postaci, ale no muszę to od kolejnej misji zmienić, niestety. Bo trochę to wybija mnie z rytmu, jak słyszę nie takie noty. Dobra, to możemy normalnie odtagować. Kurde. Jak się prawie wbiłem, to oczywiście musiałem to jeszcze zmaścić. Dobra. Ej, nie, czekaj, nie, nie chciałem tego klona przyzywać. Kurde. Chciałem sobie to przeakumulować dalej. To mi się pokicikały. Czy tylko zamiast to przytrzymać, to to wcisnąłem po prostu. Dobra, mamy tę bombeczkę w razie czego. Okej, to było totalnym przypadkiem. Okej, ładnie idzie. Już w miarę, kurde, kurse, już w miarę do mnie trafiają kombosy bynajmniej. Te dobre. Więc myślę, mogę powiedzieć, że na spokojnie, że idzie mi coraz lepiej. Dobra, przejście tędy, czy przejście tędy? W sumie to i tak muszę striggerować, żeby iść dalej, więc... Nie szybko tak czy siak. No i dobra, idziemy teraz tu, czy tam... Sobie możemy iść tu. No dawaj. Okej, koniec walki. No w sumie to są najbardziej podstawowi przeciwnicy, czego ja się spodziewałem. Rest.
A. O, come on! Really musiałem spudłować. Nice. Lepiej nie zdążyła uciec, to jest akurat spoko. Dobra, zobaczmy, co było w tej misji. No. Co było tutaj? Wyeliminuj wszystkie nie odnosząc damage. Okej, to się da zrobić. Na spokojnie. W razie W mam oczywiście mój ulubiony cios, czyli Judgment Cut. Bueno. Kurde, no już miałem unik robić, fuck me. Ale dobrze szło, dobrze szło. Jeszcze raz, bo to się da zrobić, na spokojnie, to jest bardzo łatwe. A, właśnie, dobra, jeszcze raz, teraz, żebym się na pewno nie popierdolił. Jak robić te dobre uniki, te za... nie, zaczepka? Nie, to jest prowokacja. Przewrotka to jest zwykłe, ja chcę ten... Sztuczki, sztuczka to jest B. Powietrzu, no to jest, no dokładnie, to jest to, co robię najczęściej. A, okej, okay, namierzenie i B, okej. Okay. Tutaj, tył, przód i B, dobra. Okay. No to właśnie nie dawało mi spokoju. Switch. O! Oj, essa! Idealnie, wszystkich rozwaliłem. Proszę, zaczął wyczekać dobry moment. Szkoda, za pierwszym się nie udało, no ale... Ważne, że zrobiłem to szybko. No, także dziękuję. Questik, czy tam Secret Mission zaliczony. No i wracamy tutaj. Dobra. Zagrałem po prostu kulę, bo życia nawet nie straciłem. Na żadnej z tych walk. Okej. Okay. O ty! Oj! Ty tu w ogóle nie musiałem iść! Mogłem się teraz otędy! Za prowostaty życia, nie? Ej, no co? Co się stało? Dobra. Chodź ty, ziomeczku. Właśnie chciałem zrobić to, co ten klon właśnie robił, czyli ten... O, właśnie to. Tylko coś mi tu niestety nie wyszło. Jezu, jak mnie wkurwia ten przeciwnik! Może to jest klęczenie, który nie jest trudny, tylko jest po prostu irytujący. Bo ty umiesz go wyczuć, ale jak ty strzelisz, to akurat on tak walnie atakiem, że ty go nie trafisz. Tak po prostu, żeby się jeszcze napić w ryj, nie? Bo czemu by nie? Dobra, a to było gdzie? Na górze, czy...? Nie pamiętam. No nie, to był chyba sekret wcześniej. O, właśnie, tutaj muszę iść. Dobra, to pomijamy. I lecimy dalej.
Tam na górze był sekret, chyba kula z tego co pamiętam, fioletowa. Wróć, kula, fragment kuli. Aha, ja się właśnie cofnąłem, XD. Okej. Już tak, na wszelki wypadek. Dobra, idę tędy. Tu gdzieś była ta dziura, nie? Tu ten zeskok. Co gdzieś indziej było? Nie, tu jest, dobra. Okej. Za mną coś. Wciąż nie. Dobra. Cyk. Dziękować. Mamy trigger już do aktywacji. Dobra. O, nice! Jeszcze to ten striggerował. Ej, nie wierzę, że jeszcze udało mi się zabić tego typa, zanim mnie w ogóle dotknął. I to jeszcze z tego. Dobra, momento. No i śmiem mówić, że się udało uniknąć, ale oczywiście musiał mnie pierdolnąć. Już jak debil mu się dać trafić. Pierdolę, serio, nienawidzę tego przeciwnika. Dobra, ładuj. Fokus. Ej, czy ona... Jakim chujem ona mnie, kurde, mi zabrała fokus? Skoro mnie nie trafiła w ogóle. Chyba blokadę miałem przez przypadek włączoną. O, ładnie! Dobra. Powiedzmy, że to się jakoś udało. Ale niestety dalej nie w takim stopniu, w jakim bym chciał, żeby się udawało. To czemu czerwone też nie leczą? To trochę dziwne. Dobra, tutaj jeszcze. Okej. Jezu, nie wierzę, że jest za daleko, naprawdę? No. No dobra, powiedzmy, że to też jakoś wyszło. Może wiecie, jak ja się broni sam przed sobą, żeby tego doppelgangera tyle nie używać? A ja sam dożyłem, że to jest błąd, bo on jest bardzo pomocny w walce, tylko ja tak po prostu chcę trzymać tego triggera, żeby kurde mieć właśnie na szybko sobie jak naładować duży poziom właśnie tego triggera grzechu, nie? No i mamy naszego rycerza na kuniu, czyli w sumie tego kunia, bo to koń jest tu bossem tak naprawdę. Dobra.
O, come on! Serio policzyło! Dobra, fair enough, no nie wyczułem dobrze momentu, więc... Spokojnie może to zrobić. Kurde! Jeszcze to raz. Raz, raz. No, czekaj. Dobra, wyłącz go na razie. No, dawaj. Ha, essa. Dalej. No, musiałem się odezwać. No, jaja se robisz teraz? Dobra. No, ładuj, ładuj. Ładnie. Ty wiesz co? Let's go. O Jezu, nie! Byłem za daleko! O Boże, najgorzej chyba użyty trigger ever! Dobra, to przeteguj jeszcze w moc, przynajmniej. No, raz, raz. Dobrze. Kurde. Aj, pudruję, pudruję. A nie powinienem. Ajajaj! Dobra, jeszcze to raz. Cyk. Ty, słuchaj, właśnie, czemu ja w ogóle sobie tego triggera grzechu nie użyję? Coś tam życie odzyskałem, ale co mi po tym? Skoro chciałem, nie mogłem wykorzystać podejrzanego ataku, dlatego chciałem za darmo użyć tego triggera. Halo? Coś odjebało właśnie? HXD. Kurde, nie ten cios. No Jezu, przestań tak teleportować. Okej, chyba parada weszła. Całym przypadkiem, ale weszło. Ładnie. Poczuty. Totalnie. No ej, chyba se żartujesz teraz. Dobra, tego trzeciego kolejnie zauważyłem. Boże, nie na... Boże, wkurzę mnie te przeciwnicy. Wiecznie ruchomi, których nie da się w ogóle trafić, nie? Gdzie jeszcze jako Vito, bo... W cudzysłowie prostsze, no bo po prostu ten, nie? To jest nie właśnie. Nie, czekaj. Okej,
Oh, fuck you! Nie wiem, czyli parada weszła, nie? Ale zagada, na pewno nie weszła. Jeżeli bym to słyszał, to jeszcze bym to widział. Dobra, dawaj trigger grzechu. No okej, okay. Powiedzmy, że to się jak udało. Już dalej wolałbym to zakończyć, wiecie, w najbardziej stylowym dla Virgila stylu, czyli Judgment Cutem, no ale trudno. Misja jest, więc dobrze. A jednak nie będzie, bo chyba ten gigant to była misja 8 chyba? Ten Goliat? Tak mi się wydaje. No chyba tak. Ale dobra, jeszcze tą jedną misję możemy rozegrać. A nie! Wróć, Gilgamesz, sorry, Gilgamesz, ale nie, dobra, dobrze kojarzyłem, szósta misja to jest. No i kurde właśnie, jak tylko Virgil ogarnąć? No poza tym, że po prostu ładować sobie trigger grzechu i jakoś go tam zdjąć od góry, nie? Zaś o tym zapomniałem, żeby do niego, żeby strzelać, tak po prostu. O Jezus, właśnie, ty, czekaj. O i ładnie. Rzecz dobra, coś nie będę było dobrze. Myślałem, że tak się stało. Nie, czekaj, nie to. Potrzebuję Yamato, żeby walczyć w powietrzu. Jakiś taki lepszy sposób. Ładnie. Na drugą stronę. Idziemy. Dobra, zeskakujemy tym razem. Jezu, jakby tak tego unikał ciągle, to przecież zaśmiał aż normalnie. Tak mogę cały czas, kurde. Mogę na niego wskoczyć jeszcze, ale to byłoby niezbędne. O Boże, serio! Dobra, muszę naładować sobie tego. Do góry? Do góry? Może i nie zmieniłem finalnie tego, ale dobra. Trudno i tak. Dwie misje będą rozegrane. Głównie na tym mi tylko zależy. Cyk. I cyk. Dobra. Na górę, na górę. No, Beowulfa. Chcę właśnie użyć w triggerze grzechu, czy tak po prostu? Chcę użyć w triggerze grzechu. O, nowe. Nie! Dajesz, dajesz. No, dajesz. Cyk. Żeby tego nie stracić w taki durny sposób, nie? No, dupnęło potężnie. No, Jezu, już myślałem, że się uda tak fajnie schować, nie?
rzeczy może schować. Po prostu uniknąć ciosu. Ale się niestety pomyliłem. Mamy to? Mamy to. Jezu, dawaj, dawaj. Jest! No musiałem to w taki dobry sposób zakończyć, nie? Takim jednym potężnym ciosem. No i ładnie, mamy SU, nie? Spoko. No misja króciutka, ale no... Dwie misje w odcinku to będzie okej. No, Partego jeszcze trzecią bym tu wcisnął, ale... No, może róbmy lepiej po dwie, ale jak już jestem tutaj, to chociaż wejdę sobie w to menu i wyłączę te dodatkowe głosy, żeby już to na... Żeby nie zapomnieć o tym w kolejnych odcinkach. I to było gdzie? To było... W galerii chyba? Mhm. Szafa. Stylowy głos. Wyłącz. Okej. Okay. Głos tytułowy to już tylko wersjonarze zostaje. Tutaj przypisane kolejno dla postaci i tak dalej. Mógłbym w sumie wpuścić sobie coś z tego, bo nie powiem, że jestem ciekaw niektórych tych melodii, jak zostały przeniesione, ale... Może lepiej sobie to na razie odpuszczę, bo... Kto wie, może jeszcze, kurde... Może jeszcze się okaże za chwilę, że gra mi się... Że gra będzie ten... Że gra będzie kancelowana na YouTubie przez to właśnie, że niby prawo autorskie czy coś tam. No ale dobra. A, tak to leci tylko. Dobra, myślałem, że będzie jak, wiesz, jak animacja, taka płytka leci do tego, no ale... No niestety. Dobra, jak mówiłem, jeszcze jakiś bonus odcinek z wam zrobię z tymi wszystkimi czytaniem wszystkich tych wpisów i tak dalej, ale to jeszcze nie w tym materiale ode mnie. W tym odcinku to będzie tyle, tak więc... Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Devil May Cry 5, w którym rozegramy sobie misję 7 oraz 8. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!